Mistrz świata Gianluca Zambrotta razem z nami. Dzień dobry, wszystko w porządku? Tak, dziękuję bardzo. Zastanawiałem się, jak zacząć ten wywiad i znalazłem w mojej prywatnej bibliotece pewne historyczne wydanie La Gazzetta dello Sport. Muszę je pokazać. To jest rok 2000, dzień po niezapomnianym półfinale Włochów z Holandią. Eroico miracolo, una bella, 2000, sì. Sì, una bella storia. Sì, sono sempre stato curioso. Szczerze mówiąc, zawsze zastanawiałem się, co Gianluca Zambrotta robił, gdy zszedł z boiska po czerwonej kartce. To były długie minuty. Pierwszej, drugiej połowy, dogrywki i serii rzutów karnych. To tortura dla piłkarza, który nie może kontynuować gry na boisku. Zatem dziś wreszcie mogę zapytać, co pan wtedy robił? Jak wyglądał ten czas? Oggi posso chiedere cosa ha fatto lei in spogliatoio. Nello spogliatoio aspettare. Oj, musiałem długo czekać na kolegów z drużyny. Siedziałem w szatni i oglądałem ten mecz na jakimś telewizorze. Nie mogłem wyjść i towarzyszyć drużynie na ławce, bo oczywiście zostałem wyrzucony z boiska jeszcze w pierwszej połowie. Rozmyślałem nad błędem, który popełniłem i który postawił zespół w tak trudnej sytuacji. To były dwie żółte kartki i zjazd do szatni. Ale mówiąc ironicznie, sprawiłem, że grając w 10 na 11, moi koledzy zyskali odwagę i odnieśli absolutnie niespodziewane zwycięstwo nad Holandią. Pan stworzył z nich bohaterów. Dokładnie, dlatego musieli mi dziękować po meczu. Bez tej historii nie mielibyśmy słynnej łyżeczki Tottiego. Przede wszystkim Toldo nie obroniłby rzutów karnych. Kilka dni później, w 88-89 minucie pewnego meczu myślał pan, że Włosi są mistrzami Europy? Chodzi o mecz finałowy? Tak. Musiałem oczywiście pauzować za kartki, więc finał oglądałem na trybunach. Myślę, że około 87 minuty, a graliśmy bardzo dobrze, postanowiłem ruszyć w kierunku szatni, pewny, że zwyciężymy. Szukałem odpowiedniego zejścia, by przez szatnię wbiec na murawę, ale zatrzymali mnie ochroniarze. Nie miałem przepustki, zrobiło się zamieszanie. Utknąłem przy zejściu i nie widziałem gola na 1-1, tylko słyszałem reakcję trybun. Jak Francuzi zdobyli złotą bramkę i przegraliśmy, ostatecznie wpuszczono mnie do szatni. Na trybunach byłem mistrzem Europy, w szatni już wicemistrzem. W tamtym czasie grał pan w Juve, którego trenerem był Carlo Ancelotti, obecnie szkoleniowiec Realu Madryt. Ten sezon jest jego 28. na ławce. Ancelotti wciąż pracuje na najwyższym światowym poziomie. Co pana zdaniem determinuje jego długowieczność? Jakie cechy osobowościowe? To jest człowiek, który przede wszystkim dba o swoich piłkarzy. Chce, by czuli się dobrze. Zawsze opowiadałem, że Ancelotti ma dar do tworzenia wspaniałych relacji ze swoimi zawodnikami. Jego metodologia pracy poza kwestiami szkoleniowymi oparta jest na kontakcie z graczami, na rozmowach z nimi, na odpowiedniej harmonii i stworzeniu relacji na poziomie ludzkim, a nie tylko zawodnik-trener. On nie kreuje napięć, a tworzy spokój. Nie zmienia tego przez lata. Musisz mieć coś wyjątkowego, jeśli przez dekady zwyciężasz i jesteś jednym z najbardziej utytułowanych szkoleniowców na świecie. Nie jestem w stanie teraz precyzyjnie podać liczby trofeów, które wygrał, ale wiemy, że jest w top 5 obok takich postaci jak Mourinho, Guardiola czy Ferguson. La longevità credo che lui ha, perché comunque lo vedi che è molto sereno. Bardzo interesujące jest to, jak zarządza kolejnym pokoleniem, najmłodszymi zawodnikami, a ta generacja jest kompletnie inna niż te, z którymi miał do czynienia w dalekiej przeszłości.
Dlaczego tak się dzieje? Bo stawia najpierw na stworzenie porozumienia na poziomie ludzkim, później sportowym. Nie zapominajmy, że nie zostaje sam w tej pracy. Ma swój zespół, znajdują się tam też młodzi ludzie. Oczywiście, Carlo prowadzi wspaniałą drużynę, która ma kulturę wygrywania, kapitalnych graczy, a klub wielkie możliwości finansowe. Nie odbieram mu niczego, zwracam tylko uwagę na materiał, z jakim pracuje. Mówimy dobrze o Realu, ale pan oczywiście jest za Barceloną. Oczywiście, grałem tam 2 lata. Dla mnie rywalizacja z Realem zawsze była pozytywna. To coś wielkiego, jak włoskie starcia Juventusu z Interem, czy Juve z Milanem. Dlaczego więc szczególne miejsce w pańskim sercu ma hiszpański klasyk? Jako piłkarz brałem udział w derbach Włoch, grałem w El Clasico. Można ten drugi mecz zrozumieć do końca tylko jak się w nim występuje. Wiemy, czym dla kibiców Barsy jest odrębność, własna tożsamość, bycie Katalończykami. Te wszystkie antagonizmy, walka ze stolicą, klubem króla, przenoszone są później na boisko, w tym meczu. Obecna Barcelona przeszła przeobrażenia. To sezon pod wodzą nowego trenera, bardzo ambitnego. Chodzi o Hansiego Flicka. Barsa weszła wspaniale w sezon. Podoba się panu taki model gry? Muszę przyznać, że były takie momenty w poprzednim sezonie, kiedy podobała mi się także drużyna Xaviego. Miała także wspaniałe mecze. Na pewno teraz zmieniła się metodologia pracy, bo przyszedł nowy trener. Ale muszę coś powiedzieć. Jak trafiłem do Barsy z Juve, to przeżyłem spory szok, bo sposób gry był kompletnie inny. Wszystko robiliśmy z piłkami, byłem przyzwyczajony do strategii Juve, bardzo ciężkiej pracy fizycznej, taktyki. W Barcelonie był inny świat. Hansi Flick słynie z tego, że przygotowuje zespół znakomicie pod kątem fizycznym. Tak dziś wygląda futbol. Piłkarze to atleci, przyspieszenie, sprinty na krótkich dystansach mają wielkie znaczenie. Ja podzielam to myślenie trenera. Poza tym Barsa wróciła do korzeni i wspaniale wychowuje młodych piłkarzy. Lamine Yamal jest tego przykładem, ale i Pau Cubarsí, czy Marc Bernal, Gavi, Pedri i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że jest pan trenerem i musi wytłumaczyć swoim piłkarzom, jak zatrzymać Lamina Yamala. Co pan mówi? No dobra, na pewno to nie jest łatwe. To, w jaki sposób Lamin grał na Mistrzostwach Europy, tworząc duet skrzydłowych z tym piłkarzem, którego nazwisko zapomniałem. Nico Williamsem. Otóż to. Więc grali fantastycznie. Obaj mają wielki talent i to, co podoba mi się bardzo, to fakt, że obaj na boisku ciągle szukają szansy do dobrej zabawy. Oni mają wielką radość z gry. Ale da się zatrzymać Lamina Yamala. To nie jest Bóg. Jasne, oczywiście. Trzeba przede wszystkim studiować jego ruchy, obserwować grę i się przygotowywać. A także mieć kogoś do pomocy. W latach barcelońskich poznał pan też dyscyplinę sportu, która pana pochłonęła. Padel. Tak, bardzo często gram w padla niedaleko swojego domu w Como. W 2014 roku stworzyłem pierwsze miejsce w rodzinnym mieście, gdzie można uprawiać ten sport. Kto z waszej generacji jest najlepszy w padla? Bo wielu gra. Cassano, Ventola. To prawda, Totti też gra. W ogóle to mamy 2 frakcje. Ekipa rzymska i ekipa mediolańska. Wie pan, kto podobno jest najlepszy w Rzymie? Zibi Boniek. Naprawdę gra? Tak, jest młody, silny i podobno trudny do pokonania.
Porozmawiajmy o Serie A, bo ten wywiad traci sens. Nie ma sensu? Nie ma sensu bez Como. Transmitujemy wiele meczów z Włoch, w tym Beniaminka, którego jest pan wychowankiem. Po 21 latach Como wróciło do Serie A. Ale szczerze mówiąc, to jego historia nie jest przez nas szczególnie znana. Proszę opowiedzieć nam o klimacie, środowisku, specyfice klubu. Cosa significa Como in calcio italiano? Mogę opowiedzieć coś na swoim przykładzie. Przeszedłem przez wszystkie szczeble w Como. Od dzieciaka po zawodnika pierwszej drużyny, w której debiutowałem w Serie C. Znam też smak gry w Serie A, do której klub wrócił. Zacznijmy od właściciela. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie, na pewno najbogatszy w Italii. Zainwestował już sporo pieniędzy i czasu, by podnieść zespół z Serie D w 5 lat. Stworzył nowe centrum treningowe, zmodernizował stadion, by można było na nim rozgrywać mecze Serie A. To jest projekt bardzo rozsądny, bardzo serio, z perspektywami. Dla lokalnej społeczności to wielka sprawa, bo po latach niepowodzeń ich klub znowu się liczy. Przecież wcześniejsi właściciele doprowadzili Como do ruiny. W mieście panuje wielki entuzjazm, ludzie są bardzo zainteresowani losami zespołu. To wspaniałe miejsce, w którym turystyka kwitnie. I wielu celebrytów w nim mieszka. Gianluca Zambrotta, George Clooney. Z pewnością. Można powiedzieć, że Como jawi się jako nowa Atalanta? Wiele klubów chciałoby ten model kopiować we Włoszech. Tak, bez wątpienia. Como zaczęło od bardzo ważnych wzmocnień składu i jako Beniaminek ma mocną ekipę. Ale kluczowe jest to, że potrzebuje czasu. Atalanta też tworzyła się na przestrzeni lat. Ten proces zawsze wymaga cierpliwości. Nie można myśleć tak. Awansowaliśmy, to od razu chcemy być w strefie Ligi Konferencji czy wyżej. Spokojnie. Ostatnie pytanie. Pamiętam, jak Gigi Buffon wygłosił takie zdanie. Dlaczego Włosi kompletnie nie rozumieją piłki? Bo kwestionowali sens gry Thiago Motty w reprezentacji. Na pewno nie kwestionujemy jego pracy trenerskiej. Czy to nie jest już niespodzianka, że z wieloma młodymi graczami, bez gwiazd, które dołączyły, Juventus zaprezentował taki początek sezonu? Po pierwsze, Thiago Motta wykonał niewiarygodną pracę w Bolonii, doprowadzając klub do Ligi Mistrzów. Wiemy, jakie ambicje ma Juventus. To klub z najwyższej półki w Italii, rozpoznawalny na całym świecie. Oczekiwania są ogromne, presja też. Jest mnóstwo pracy do zrobienia. Ona została już wykonana na rynku transferowym. Zainwestowano sporo pieniędzy w nowych graczy. Moim zdaniem Juventus po pierwsze potrzebuje czasu, by zrozumieć, co może osiągnąć w tym sezonie. W jakiej może być sytuacji. To proces. Na pewno przeznaczeniem klubu jest walka o najwyższe cele, powrót do Europy na dobrym poziomie. Zobaczymy. Na razie początek jest imponujący. I tifosi che la Juventus possa comunque arrivare a competere a grandi livelli.